udać się do szafki na wynajem. Nie będziesz miał szafki, a będziesz szczęśliwy. Dawaj, na dwa baty. Pięknie. A tak, ile chcesz za tą robotę? Ja szczerze to ja chcę 500 zł. Dalej, coś znajdź. A ja poszukam budki. Z piwem. Pieniądze, pieniądze, cały czas te pieniądze. Ale furka. Chiński elektryk. Babcia, już hemoroidy wypadły. Co się dzieje? Czy pies mnie też wydymał? Tak brzydko powiem. Jak popka. Jestem. Czyli co? Czyli to jest parking. Jak to się nazywa? A, już go znalazłem. Dobra, czyli po prostu jest parking, którego szukaliśmy od poprzedniego materiału. Na pewno jest ich więcej. Czy to nie jest ten parking jednak? Hadzia! Zaślepienie, przeszukaj teren. W jakim celu mam przeszukać ten teren? Byłoby mi łatwiej. Ale furka. Chiński elektryk. Tutaj. Tutaj przeszukaj teren. Co tu się dzieje ciekawego? Kurwa, no niewiele tutaj jest do tego szukania, wam powiem. A. Jakieś ciuchy stare. Dobra, my się tutaj myli ta wiza spektralna. Klawisze. Dobra, chociaż tutaj te duchy oswobodzę. Dobrze. Jakieś jedzonko. Co, da się z powrotem skoczyć? Tutaj da się, dobra. To jest parking. I tutaj na mapie widać na pomarańczowo, że trzeba go przeszukać. I tyle, że... No jestem w kropce. Telefon? Te, jest. Jest, to jest to? Eda, nagranie. Pozostawione. Puści urządzenie. Nie chcesz mnie zabrać, to pójdę sama. Erika, czekaj. Idę za nią. Wy dwaj uciekajcie z Shibui zgodnie z naszym planem. A co z KK? Powiedzcie, że Erika nie może walczyć. Najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Dobra. Pewnie mówią szyfrem. Powiedz, dokąd według ciebie poszła Erika. Pomożemy jej poszukać. Domyślasz się zapewne, czemu plan nie wypalił. Idźmy do stacji Shibuya. Mamy tam szafkę, której używamy jako skrzynki kontaktowej. Wygląda na to, że Rinko coś do niej włożył. Kulkę ryżową. Gdzie to jest? Uda się do szafki na wynajem. Nie będziesz miał szafki, a będziesz szczęśliwy. I co? I tu są dodatkowe misje poboczne. Ty, a tutaj jest to? Nie, drewniana ryba tej. Co to się dzieje? Dobrze. Po prostu przejdziemy sobie tak. Tutaj. Podładujemy sobie energię. Po drodze, bo musimy. Może tak? O kurde, to jeszcze nie. Pozwiedzamy, bo dawno mnie tu nie było. Jakiś kundel szczeka. W sensie to u mnie, nie w Tokio. Mnie tutaj wyprowadza ze stanu skupienia. Oni zabierają stamtąd znów. Spierdamy. Tej, tam, tamto. O, pięknie. Co teraz? Ja bym się schował? Coraz więcej. Coraz więcej. Widzą? Widzimy, tak? Aha, bo to jest ten. Zabierają
leży. To są tutaj te kurde dziwne. O kurde. Dawaj, na dwa baty. Pięknie. Przebyli kolejni i kierują się w naszą stronę. Doskonale. Gruby jest. Na grubego damy czerwonego. Kurde. A jak to jest z tą wodą teraz? To się tylko mrozi? Te, i oni ten! I oni się po prostu tym mrożeniem się też im energia zabiera. Dobrze, 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 dobrze. Elegancka robota. Adaś, ile chcesz za tą robotę? Ja szczerze to ja chcę 500 zł. Elegancka robota. To jest skończona taka tutaj bitka, tak? Dobra, energii nie wzięli, czyli nie jest źle. A nie, w sumie nic nie kupuję. Gdzie jest ten znacznik? Tutaj. Cyk. Prosto w maskę. Co tu się dzieje? Droga została. A przemówienie tego typa. Bariera pomiędzy światami słabnie. Wasza siła przebija niegdyś nieprzenikalną ścianę, zmieniając przy tym świat. Co to jest za chat, są drzwi? Przyjdzie ten wielki światła, który będzie fundamentem nowego świata. To jest ale gruba intryga tutaj. O kurde! I oni idą w moim kierunku? W moim kierunku idą. Nie. To ja sobie tam. To ja sobie ich ominę. O! Tej! Pięknie! 33, tak, kryształki, tak? Kryształek więcej. Nie zabić nas, mały. Do mnie czy do niego? Kotek i piesek. Wybieram... A nie, to są dwa kotki. I co tam? Ciarki pod wiśniami... Gdy siadam wiśniami w parku? Ale my coś robiliśmy, nie? Czuję się ostatnio nieswojo. No jest klimat. Dług kierowcy nie zdążył wejść do swojego Mitsubishi Colt. Jak tam? Czysto. Widzę czyjś ślad psychiczny. Ślad psychiczny tej. I co to znaczy? O co tu chodzi? Czyli Rinko porusza się przy pomocy duchowych linii przesyłowych. Zaradna jak zwykle, nawet jako duch. O. Wygląda na to, że Rinko nie przestała szukać Eriki nawet po śmierci. Jest duch pana z parasolem. Kurde, dwóch. I babcia tam jest, tak? No nie wiem, może ich oflankuję ich.
To chyba nie jest dobry pomysł. Aha, no nie jest. Dobra. Dobra. Nie jest źle. Coś tu się jeszcze dzieje? A, babcia jednak przeżyła. Babcia, już hemoroidy wypadły. Dobra. Wszystko wiemy. Pieniądze, pieniądze, cały czas te pieniądze. Dobrze. A, to jest tutaj ten, ta szafka. Zobaczmy, co jest w szafce. Klucz. Notatka pozostawiona w szafce na wynajem. Poczekaj na mnie w apartamencie. Budynek C, mieszkanie 302. No dobra. Czyli tam trzeba będzie pewnie iść, nie? Torinko zostawiła ten klucz z notatką na wypadek, gdyby nie znalazła Eriki. Myślisz, że poszła do mieszkania pod tym adresem? Niemiecka przyjaciółka, Rinko? A Erika to słowna kobieta. No te kobiety tak mają, nie? Że są słowne. Że tak stereotypowo. I co, uda się do apartamentowca? Dobra, na misje poboczne przyjdzie czas później. To jest apartamentowiec. Dobrze, to tak, to zróbmy sobie... Najpierw dotąd. O! Taką przechadzkę. A więc, kim jest Erika? Była jedną z nas. Zestrojoną. Miała walczyć razem z nami. Ale Rinko nie chciała jej w to mieszać. Erika miała własne powody do walki. Ktoś tam biegnie. Ten zamaskowany świr. To jej ojciec. Ojciec był złym człowiekiem pewnie. Dobra, troszkę się przebiegniemy, żeby nie zamulać. Aha, i tutaj nie można. Tamten cały pochód. Parada wolności przeszła. W sumie ten samochód, tak patrzę, on się cały czas w tym samym miejscu odradza, nie? To nie jest, że jest losowo. Trzeci raz go rozpierdzielam. O! Może tego nie zauważyłem. Konnichiwa. O, kładka, rzeczywiście. CS, coś tutaj słyszę, coś. Co to jest? A, duchy, po prostu. O, muszę sobie w to troszkę dłużej popykać. Bo się wkręciłem. W sumie to się we wszystko wkręcam. Oprócz tego nieszczęsnego Death Stranding. No ale skończę to kiedyś, nie? Tylko, że po prostu nie ma serca do tej gry. Jakieś takie wspinanie się. Może to jest fajne, ale... Ale nie na teraz. Pora ruszać. O! Kurde! Brutalnie, no właśnie, bo to odskakiwanie muszę sprawdzić. Musi być jakieś to odskakiwanie przecież. Tyle wytrzymała babka. Dobra, sami tego chcieliście. Cofnij się, bo będziesz! Teraz się nie ruszą. O! I cyk!
raz zimno, raz gorąco. Nie miał szans. Coś tutaj? Może czerwona energia? Poduszki. Poduszki do poduszki. A my co? A my w przeciwną stronę. Co to jest? Tutaj też jakieś duchy są? Aha! A tu człowiek ślepy. No nie wygląda to zachęcająco. To te mieszkania, o których mówiła Rinko. Blok C. Taka lekka postkomuna. Mieszkanie 302. Piśka. Głodna piśka. Nie uźrę. Dam ci do jedzenia. Jesteś głodny? Czy ja mogę tę animację przerywać? Mimo, że jestem wielbicielem psów, kurde, nie mogę. Dalej, coś znajdź. A ja poszukam budki. Z piwem. To jest to? Ten telefon? Czemu to trwa aż tak długo? Jak się nie pośpieszycie, Hania dopiero swego. Ta mgła pochodzi ze świątyni na południowym zachodzie. Rozumiem. Przepraszam za zwłokę. Udało ci się znaleźć Erikę? Erikę? Nie. Mamy większe zmartwienia. A to jest ta Kinko? A gdzie jest piśka? Co za bezduszność. To nie wiesz. Co to jest? Erika? O kurwa. Się nie mogę ruszyć. Próbuje nam coś powiedzieć. Może. Pytanie brzmi, komu powinniśmy ufać. Wiem, na kogo ja stawiam. Na kogo? Ja na pieśka stawiam. Coś dla mnie ma. Są to jakieś potworki? No i co? Duch mężczyzny, kaszel? Co się dzieje? Czy pies mnie też wydymał? Tak brzydko powiem. Jak popka. Co tu jest, ty? Gdzie oni są? Dobra, zlokalizuj mieszkanie 302. Okej. Okay. Aha, tak przez drzwi, jak cywilizowany człowiek, nie wejdziemy. Mogę się tego spodziewać. Wiecie co, ja tylko zobaczę to... jakieś odskakiwanie podczas walki. Tak można wejść? Nie. Aha, tutaj, z tego samochodu pewnie, nie? Dobra. Sprawdzę ten klawisz. Nie wiem, niby jest, ale coś mi tutaj to kurde nie wychodzi. Po prostu wciskanie lewej gajki. Chyba, że to jest tylko podczas walki, ale no dziwne to by było. Zobaczymy. Na razie sobie radzimy bez tego, a potem nawet się na to zasadzę. No i dobra. I tutaj się gdzieś wchodzi. Aha, bo ja spadłem, no tak. Zaskoczyłem to. Już zapomniałem, co ja robię, nie? Tutaj może jeszcze tam jakieś żarło. Proszę, jeszcze ciepłe. No i co? I tam do góry, tak? Dobra. Że tak tutaj, na tej rury? Nie tak prosto. Aha! Tutaj są przecież wejścia. No
dobrze, dobrze. 302, czyli co? Trzecie piętro, nie? Chyba, że tam jest inaczej. Kurwa, ten blok taki wam powiem. Średnie miejsce do mieszkania tutaj. Lekko zapuszczony. A mówi się, że w Japonii tak czysto jest. Kurde, co to za odgłosy są? Jakiś gnój tu... O kurde. Tu sąsiadki. To tutaj. Coś jest nie tak. Czemu coś jest nie tak? To o to chodziło? Że niby coś nie tak? 302? Nie ma opisanych?